Hola, Marcin Sawicy, witam w podcaście u Sawickich. Jest to podcast poświęcony szeroko rozumianej edukacji. Spotkamy się w nim, żeby rozmawiać i ze sobą, i z zaproszonymi gośćmi na tematy związane z rozwojem naszych dzieci, a często nas samych. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali? Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat małych klas. Pomysł, który jest bardzo młodziutki, a może bardzo stary, ale generalnie w tym naszym wydaniu bardzo młodziutki, powstał kilka miesięcy temu. I o tym pomyśle w szczegółach, od ich powstania, po ich funkcjonowanie dzisiaj, opowie Ola. Ola, która, że tak powiem, zainicjowała to. Olesiu, jakbyś mogła nam powiedzieć, na czym z grubsza polega ten pomysł małych klas? Może skąd się wziął i na czym polega i w jakim czasie powstał? To są takie trzy rzeczy, które pewnie się składają na tą krótką, tak, wstępną opowieść dotyczącą tego zamysłu. Zacznę od końca. Dobrze. W jakim czasie powstał, tak? Bo to może będzie bardzo ważne dla całego tego kontekstu. No rzeczywiście powstał wczesną wiosną, w czasie, gdy byliśmy wszyscy zamknięci na kwarantannach i w tym okresie najbardziej tej ścisłej kwarantanny, kiedy dzieciom nie wolno było wychodzić z domów, tak, jakoś chyba tylko z rodzicami. No generalnie powstał w takim momencie, w którym wielu z nas było bardzo trudno. I na czym polega, tak, teraz? Na czym polega? Polega na tym, że łączymy młodych ludzi, przeważnie licealistów, ale jesteśmy otwarci na wszystkich chętnych studentów, każdego człowieka młodego, który chciałby poświęcić swój czas i swoje umiejętności, swoje talenty, swoje pomysły, podzielić się nimi z najmłodszymi. Szczególnie adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych. Zaczęło się wszystko od tych najmłodszych dzieci, ale potem rzeczywiście również objęło i również te starsze. I polega na tym, że kilka razy w tygodniu, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu taki młody człowiek, licealista, łączy się za pomocą różnych tutaj możliwości, które niesie nam internet, łączy się z kilkorgiem dzieci, tworząc taką małą klasę. I tak to ciągnęliśmy od wczesnej wiosny i niektóre klasy jeszcze trwają do dzisiaj. Tak, ja tu muszę uzupełnić jako taki jakby obserwator tego wydarzenia, śledzący te poczynania. Urok trochę na tym polega, że też rodzice, jak to Ola tu stwierdziła, byliśmy wszyscy trochę w trudnej sytuacji przez to, że wykonując często swoje zawodowe obowiązki w domu, albo takie często domowe obowiązki, musieliśmy ogarnąć duża część rodzin, swoje dzieci. I każde 10, 20, 30 minut, które dawałoby wytchnienie rodzicom, że dzieciaki były zajęte na jakąś ciekawą rozmową czy spotkaniem, to było bardzo cenne. Ale też oczywiście z tego, co wiem, Ola, można jakby podzielić te spotkania, doświadczenie pokazuje, że jakby one miały bardzo różny charakter, bo z tego, co mówimy, to czasami to potrzeba taki ratunek pół godziny, żeby mój syn, moja córka mogła w jakimś gronie kilku dzieci pogadać i porobić coś ciekawym licealistą, ale też to ma bardzo często takie wydanie czysto edukacyjne. Chyba dużo tu zależy od inwencji, tak, samego licealisty, prawda? Może jeszcze zacznę od tego dokładnie, jak się to zaczęło. Mianowicie w mojej klasie LED, którą prowadziłam dla młodzieży z edukacji domowej licealistów, miałam taką Zosię, dziewczyna o niesamowitej energii, charakterze i takim ogromnym, ogromnym potencjale. I teraz możemy sobie wyobrazić, co się działo z takimi osobami, gdy zostały zamknięte. Ten potencjał uwięziony w tym domu. I to była Zosia, z którą pewnego wieczoru umówiłam się na rozmowę telefoniczną. I wtedy powstała taka myśl. Zosiu, może ten twój potencjał, może tę twoją energię, która po prostu nie mieści się w tym domu, może byśmy jakoś wykorzystały, może. I wtedy przyszła myśl o tym, żeby znaleźć właśnie jakieś dziecko, któremu mogłabyś pomóc, może to by było sensowne, a wiem, że Zosia jako harcerka też bardzo pracuje dużo z młodzieżą, z małymi dziećmi.
I za chwilę przyszła mi na myśl rodzina i młody Joachim, trzecioklasista, który trzy dni wcześniej w rozmowie z jego rodzicami właśnie usłyszałam, że to zamknięcie jest takie trudne. I za chwilę wykonałam telefon do rodziców Joachima, a za trzy minuty po tym już Zosia kontaktowała się z nimi i na drugi dzień byli już umówieni na pierwsze spotkanie online. Ale skoro już jest Joachim, to może jest Zosia, to może szkoda tego to zatrzymać tylko dla siebie, więc za chwileczkę już na trzeci dzień, czy od razu tego samego pierwszego dnia już dołączył Antoś i ktoś jeszcze, a potem uznaliśmy, że skoro to jest takie w sumie fajne, to może zaprosilibyśmy jeszcze innych licealistów. I to poszło po prostu jak burza, taką trochę taką metodą poczty pantoflowej, a trochę takich ogłoszeń, gdzie się dało najpierw po jakichś bliższych znajomych, może chcielibyście skorzystać, bo tu taki jeden czy drugi młody człowiek jest otwarty. Ale z tego co tak obserwowałem, to początkowo też dużą część tych licealistów stanowili licealiści z edukacji domowej, tak. Dzięki którym z racji tego, że mieliśmy jakąś taką sieć, którą mogliśmy się z nimi skomunikować, chętnie się zgłaszali. To było ciekawe, że oni też zapraszali swoich przyjaciół i to oni jakby kolejnych młodych ludzi do tego zapraszali. I też dla mnie było pasjonujące obserwowanie też, gdy to się rodziło, jak różnorakie rzeczy oni mogą robić, a z drugiej strony w jakiejś mierze jak to jest takie elastyczne w kontekście i tych odbiorców po drugiej stronie ekranu, tych gromadek dzieci, czasami ich było dwoje, a czasami sześcioro. A czasami dziesięcioro, a z drugiej strony możliwości tego młodego człowieka, bo jeden miał po prostu fajne opowieści, zagadywał, zabawiał i po prostu i tym się cieszono, a inny rozwijał całe swoje takie instrumentarium edukacyjne, dydaktyczne. Tak. Naprawdę robił zajęcia na ciekawym, bardzo wysokim poziomie nauczycielskim. Tak, tutaj trzeba przyznać, że to, co się działo w czasie tych zajęć, ja śledziłam cały czas, byłam w kontakcie z tymi młodymi ludźmi, którzy rzeczywiście tłumnie dochodzili, to było coś niewiarygodnego. U jednych dzisiaj rozpoczął się tydzień teatralny, u innych jakieś zajęcia muzyczne, które były jakimś takim w ogóle motorem tego wszystkiego, co tam się u nich działo. Inni skupiali się na przykład, wyobraźcie sobie, online na budowie z klocków Lego. To było coś wspaniałego. Były grupy, gdzie chłopaki zwłaszcza takie konstrukcyjne zabawy, czy też jakieś w ogóle takie działania podejmowali. Byli tacy młodzi ludzie, którzy regularnie organizowali rodzaj takich zajęć, takich bardzo, bardzo stricte naukowych, takich science, na przykład doświadczenia chemiczne, doświadczenia fizyczne. W innej grupie, gdy akurat się tam z nimi zaczęłam kontaktować, mieli tydzień podróżniczy i oni podróżowali po całym świecie z globusem, z różnymi innymi tymi narzędziami i pomysłami. No to po prostu coś niezwykłego. Inna grupa szyła kukiełki i robiła przedstawienie. Jeszcze inna grupa, bardzo były jakieś popularne takie różnego rodzaju kalambury, zagadki i takie zabawy, które były też, zwłaszcza na początku, gdy grupa się tworzyła, to oni wchodzili w takie zabawy, które były takie mocno integracyjne, żeby się mogli też nawzajem ze sobą poznać. Ale też jedna dziewczynka mi opowiadała, że licealistka mi opowiadała, że uwielbiają sobie po prostu ze sobą rozmawiać. I że te rozmowy przenoszą się po spotkaniu, że potem czatują sobie ze sobą. Czyli zobaczcie, ile bardzo fajnych, ciekawych takich były ćwiczenia. Była rodzina, która została tak zainspirowana, dziewczynka mała w tej rodzinie została tak zainspirowana baletem, że w tej chwili kontynuują po prostu zajęcia baletowe. To się wszystko zaczęło online. Ola, a powiedz mi teraz tak, bo w jaki sposób pomysł pojawił się między tobą a Zosią, coś tam zaiskrzyło, pojawiło się ileś grup, ale ich było w pewnym momencie tyle, że no, w jakiś sposób ty łączyłaś tych ludzi, ale nastąpił moment, kiedy ty przekazałaś, zdaje się, nawet koordynację, tak, pałeczkę
Też już nie, jakby nie innemu dorosłemu nauczycielowi czy rodzicowi, tylko... Tak. I ten moment nastąpił, szczerze mówiąc, bardzo szybko, ponieważ to rzeczywiście lawinowo się nam tworzyło. Ja poprosiłam taką moją też kochaną licealistkę Weronikę z Częstochowy, która tak naprawdę początkowo miała prowadzić małą klasę. Ale potem pomyślałam sobie tak, z Weroniką już wcześniej współpracowałam w jakichś tam innych płaszczyznach. Myślę sobie, dogaduję się z nią bardzo dobrze i zadałam pytanie, czy byłaby w stanie zamiast prowadzić małą klasę wesprzeć mnie w tej koordynacji, w tej logistyce tego całego przedsięwzięcia. No i Weronika, no po prostu mistrzostwo świata. Ja tak naprawdę odbierałam dziesiątki tych maili, odpisywałam, że przekazuję was, odbierałam maile od rodziców, bo pisali rodzice do mnie. Ja tylko odpisywałam, że przekazuję was w ręce Weroniki, czasami dodawałam jakiś mały komentarz od siebie, a Weronika sortowała, gromadziła, składała dzieci do względnym wieku. Chłopców czasami, bo rodzice jeszcze często dodawali, że moje dzieci interesują się czymś tam, czymś tam. Więc Weronika to wszystko próbowała tak ogarnąć też, żeby te dzieci były nawzajem w tych grupach też jakoś o podobnych zainteresowaniach. Zdarzali się też licealiści, którzy wyraźnie jakby prosili o pewne dzieci, tak, czy wiek, czy też jakieś, że oni szczególnie na przykład kochają przyrodę o takie dzieci poproszą, które by były też w tym kierunku zainteresowane. Też bardzo ciekawe, bo zgłaszały się do Weroniki osoby, właśnie młodzi ludzie, którzy mówili, ja bardzo chętnie komuś pomogę konkretnie z matematyki albo z historii. Więc Weronika miała osobny katalog takich, my to nazywaliśmy korepetycje. Ja na przykład też posyłałam Weroniko, to chętni na korepetycje. I tam Weronika z kolei łączyła już takie stricte, konkretne, jakieś jedno dziecko z drugim dzieckiem. Takie bardzo, niektóre dzieci wymagały w tym czasie bardzo konkretnej pomocy, jeśli chodzi o to, co się działo w szkołach. Nasza Nela tak w taki sposób pomagała. Bardzo konkretnie, z matematyki, konkretnej dziewczynce w konkretnym jakimś tam przedziale. To było jeden na jeden. Jeden na jeden, bo ktoś potrzebował na przykład bardzo takiej pomocy w tych szkolnych zadaniach. A ona też wspominała się, że w pewnym momencie ci nasi licealiści inspirowali sami siebie, ponieważ jakby wykorzystali te swoje potencjały, ale doszli do pułapu, kiedy generalnie część z nich zaczęła w jakiś sposób dzielić się tymi swoimi doświadczeniami. Tak, postanowiłyśmy z naszą Zosią, czyli tak z tą tak zwaną naszą pierwszą klasą, Zosią z pierwszej klasy, postanowiłyśmy i z Weroniką, postanowiłyśmy założyć grupę na Facebooku, nazwałyśmy sobie też tą grupę Małe Klasy i tam wszyscy licealiści po prostu się do tej grupy zapisywali, wszyscy chętni, większość chyba się zapisała. No i tam to już taka uczta była. Hej, skąd mogę to wziąć? Albo kto, no coś fantastycznego, to jaka tam się wymiana działa. I właśnie oni się wymieniali pomysłami? Pomysłami, tak? Wymieniali się pomysłami, ale też również pisali, nie mogę sobie poradzić. Ratunku. Ratunku, tak. Ale też bardzo fajne, jeszcze troszkę wracając do tego poprzedniego jeszcze pytania o to, co tam się działo. Licealiści, którzy do mnie się zgłaszali, bardzo często też mówili, czym się interesują. Na przykład Maja, nasza Maja z Opola, wspaniała dziewczyna. Maja, jak mi przedstawiła program i pomysł na tą małą klasę, to ja właśnie tylko do ciebie, pamiętasz, przybiegłam i powiedziałam, Marcinku, może byśmy nasze dzieci zapisali to po prostu, w sensie do szkoły. To Maja przedstawiła cały zakres tego, co planowałaby ze swoją klasą zrobić, łącznie z tym, że planowałaby prowadzić część zajęć w języku angielskim, stworzyła do tego specjalną platformę. Tu jest link do platformy, proszę bardzo, mogę sobie zerknąć. No słuchajcie, tak naprawdę no, wrażenie takie, że moglibyśmy zamknąć szkoły i się tak naprawdę zdać na taką formę nauczania. To mi przypomina ta cała opowieść o małych klasach i to zorganizowanie się ludzi, to jak czasami są opisywane działania krótkofalowców w Stanach Zjednoczonych w wypadku jakichś katastrof, kiedy generalnie powstaje taka oddzielna, równoległa sieć komunikacji, złożona z pasjonatów, którzy się posługują jakimś medium, które wydaje się, że stare, ale jare, czyli krótkofalówki,
którym jakby wspierają działania, które dzieją się wtedy na terenie kraju. Tak tutaj stary, ale jary pomysł, młodzi pasjonaci przyjmujący chętne dzieciaki, które chciałyby się spotykać i uczyć, a z drugiej strony takie bardzo proste chyba reguły, prawda? Tak. Pomagam jak potrafię. Tak. Pomagam jak potrafię. Czy swoją pasją i rozmową, czy dzielę się swoim zainteresowaniem, czy rozmawiam o filmach, czy robię ćwiczenia z matematyki, czy robię zestaw ćwiczeń z historii. Tak jak mówisz, to jest po prostu całe spektrum, prawda? Z rodzicami też niektórymi miałam kontakt, bo tak naprawdę, przyznajmy szczerze, to się totalnie wymknęło nam spod kontroli. Wiemy, że dzieci było ponad setka, tych grup powstało ponad 20, ale ponieważ nie wchodziła tu w grę żadna jakaś tam opieka taka, prawda, tak jak w szkole jesteśmy, musimy brać odpowiedzialność, przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy. Tutaj każdy siedział pod opieką swoich rodziców, nie było problemu, kto jest niepełnoletni albo pełnoletni, a opiekuje się czy nie opiekuje, więc to poszło ogromnie tak jakby na żywioł i my taką też miałyśmy ideę, tworząc to, że po prostu niech to się dzieje i niech się to niesie i jak w jakichś innych środowiskach czy w jakichś innych miejscach ktoś by chciał po prostu taki pomysł stworzyć pomiędzy swoimi ludźmi w ramach swoich, to jest coś kapitalnego. I też ciekawe było to, że to było takie jakby międzynarodowe w cudzysłowie, to znaczy nie ma znaczenia, czy ktoś jest tej edukacji nowej, czy nie jest, czy w naszej, czy w innej szkole. Tak. Chodziło o to, żeby był w gronie osób, które jakby dowiadywało się, kontaktowało się, a z drugiej strony to, co może mówisz, że wymknęło się spod kontroli, to mi się wydaje, to był też taki szczególny, ważny element dla młodych ludzi, bo ja pamiętam, że jak miałem 17-18 lat, uwielbiałem zajmować się rzeczami, które się wymykają spod kontroli i generalnie są one naszymi własnymi. Myślę, że ta społeczność licealistów, dla nich to było jednym z takich atutem, albo takim urokiem tego przedsięwzięcia, bo ich trochę taka autonomia jakby w działaniu i współpracy z tymi dziećmi, a starali się zrobić tam co tylko mogli najlepiej. Tak, i to rzeczywiście, jeszcze raz to podkreślmy, co powiedziałeś, że to dotyczyło wszystkich dzieci. To nie, absolutnie nie było tylko i wyłącznie dla uczniów z edukacji domowej, jeszcze z naszych szkół. Absolutnie nie. To się wymknęło my byliśmy otwarci na wszystkich. I w pewnym momencie dzięki też komuś prośbie o szukanie młodych ludzi, trafiliśmy do Szczecina, do środowiska tak naprawdę naszej tej szkoły obecnie już szczecińskiej i tam środowiska harcerskiego, dlatego bardzo wielu licealistów, bardzo wielu, kilkoro z nich było ze Szczecina i teraz mamy trochę problem, bo jesteśmy rozsiani, co nie było problemem wcześniej. Problem jest teraz, stoimy wobec faktu, będziemy się bardzo mocno nad tym zastanawiać, bo chcielibyśmy to kontynuować, ale też niekoniecznie może tylko i wyłącznie online, ale teraz jak tu się spotykać między Szczecinem a Rzeszowem na przykład, co nie miało w ogóle znaczenia. Ale w tym kontekście jakby jednak te małe klasy jakby są w tym wydaniu online i z racji tego, i to był urok, że dzieci z Częstochowy, czy z Rzeszowa, czy z Wrocławia mogły pracować z fajnym młodym człowiekiem ze Szczecina, czy z Gdańska, prawda? Tak. I jak taką robimy teraz troszeczkę taki mały wywiad, to myślimy, że absolutnie będziemy to kontynuować po wakacjach. Są grupy, które trwają przez całe wakacje. Byli rodzice, którzy do mnie pisali, że bardzo chętnie zapisaliby się do takiej grupy na czas wakacji, bo dziecko się troszkę nudzi, coś tam, więc niektóre grupy wręcz trwały w czasie wakacji, a teraz będziemy szukali, pozyskiwali na nowo jeszcze kolejne dzieci, kolejnych licealistów i jeśli ktoś by miał chęć dołączyć, to serdecznie i gorąco zapraszamy, bo jest to coś, co z nadzieją mam. Tak, jest to z drugiej strony taki pomysł, który oczywiście w dobie pandemii albo jakichś tam ewentualnych lockdownów jest realizowany i przedstawiany właśnie w czasach, jakby w godzinach przedpołudniowych, ale zupełnie żaden problem, żeby nawet w momencie, kiedy zacznie się wracać do szkoły, ci młodzi ludzie mogli się spotykać z dzieciakami po południu, wieczorem, czy w jakichkolwiek tam innych dostępnych porach. Oczywiście biorąc pod uwagę jakby czas pracy szkoły. Tak. To mogło być ciekawe, żeby w niektórych szkołach umożliwić dzieciom w małych klasach możliwość komunikowania się i działania w ten sposób. Ja bym jeszcze dodała, że wielu rodziców mówiło, że te dzieciaki z wypiekami na twarzy czekały, odliczały te dni, odliczały te godziny. Niektóre klasy spotykały się wręcz codziennie, niektóre spotykały się 2-3 razy w tygodniu, ale te dzieciaki niesamowicie czekały, a z kolei licealiści,
Ja obserwowałam to z taką ogromną, wielką, jakąś taką radością. Ja nawet napisałam taki artykuł, zatytułowałam go Uwolnić potencjał. Ja miałam wrażenie, że bardzo wielu z nich ma taką okazję, taką nieprawdopodobną okazję do tego, żeby móc się podzielić tym, co w nich jest, tą pasją, na takim luzie, bez żadnej jakiegoś przymusu, bez żadnego stresu, że ktoś ich obserwuje i ktoś ich z czegoś rozlicza. Te dzieciaki naprawdę korzystały z ogromnego potencjału tych młodych ludzi, którzy robili to z niesamowitą radością. Tak. Także, moi drodzy, mam, Olu, bardzo Ci w ogóle dziękuję za to, że pogadaliśmy sobie o tym, za to, że jakby podjęłaś tę inicjatywę, a przede wszystkim chyba w tym podcaście też chcielibyśmy podziękować wszystkim licealistom, którzy się zaangażowali, nawet pojawił się w pamięci taki pomysł, żeby w czasie, kiedy już będzie można tak swobodnie się spotykać i być może przemieszczać, to po jakimś czasie zrobić spotkanie dla tych licealistów, tak, którzy współpracowali ze sobą, żeby oni mogli też siebie zobaczyć i pogadać, i to jeszcze przed nami. Także jakby bardzo dziękujemy. O szczegółach tego przedsięwzięcia dziękujemy Weronice, bo bez niej dziękujemy Weronice, dziękujemy Zosi, która zaczęła, i wszystkim innym, którzy dołączyli, ale także zapraszamy, jeżeli ktoś jest ciekawy takich rozwiązań, jak można edukować inaczej, zapraszamy oczywiście na nasz portal Edukacja Można Inaczej, naszego Facebooka, do naszych wcześniejszych podcastów i kolejnych. I jeszcze raz też dziękujemy szczególnie tym młodym ludziom, że tak potrafili nas zainspirować. Poza tym, że zajęli tych małych ludzi po drugiej stronie monitora, to nas z nas wydaje się dojrzałych ludzi, którzy na nowo mogą odkrywać, jak można to robić z pasją, z pewną lekkością i radością. I zapraszamy wszystkich do dalszej współpracy i do dalszego działania. Dziękujemy bardzo. Olej Marcin Sawicy, Edukacja Można Inaczej. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dobranoc.